witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w takiej, w sumie troszkę pokazówce z gry Graveyard Keeper. Jest to gra twórców Hello Neighbor. I jak tamta gra do najlepszych nie należała, przynajmniej z tego co słyszałam i z tego co grają moi znajomi, tak Graveyard Keeper wypada troszkę inaczej. Jak widzicie, on 181 dzień. W sumie mam coś w okolicy 24-25 godzin w grze. Dlatego już to, że tak powiem, jakoś wygląda. Żeby was szybko wprowadzić w historię, nasza postać podczas kiedy zmierzała do swojej ukochanej została potrącona, chyba, dobrze pamiętam, przez samochód i wylądowała w miejscu, gdzie musi pracować jako... Jak się po polsku nazywa ten grabarz? Tutaj, jak widzicie, jest mój cmentarzyk. Mój cmentarzyk ma swoją jakość i ona jest potrzebna, w sensie rozwijamy ją questowo, w sensie rozwijamy ją do questa. Wszystko zależy od tego, jakie mamy pomniczki, czy mamy kwiatuszki, jakiej świeżości ciała tam wkładamy i tak dalej. Mamy też swój kościół. Kościół również ma swoją jakość. Teraz mam questa, że muszę doprowadzić kościół do 50 poziomu, więc to nie będzie jakoś super trudne. Myślę, no będę musiała pozmieniać ławki, a to będzie super trudne, bo materiał jak na razie muszę kupować. Natomiast no nie zmienia to faktu, że tutaj jestem w stanie jakoś do tego dojść. Oprócz tego co tydzień, w czasie kiedy... Bo tutaj jak widzicie, mamy taki specjalny jakby zegareczek. I od tego, jaki obrazek jest na zegareczku, od tego zależy, jaka postać przychodzi. Mamy postacie ruchome. Gdzie jest to męczant i się do niego przejdziemy, bo chyba będziemy mu mogli pół questa oddać. Mam nadzieję, że tego questa da się oddać w połowie. To jest wąż, który zajmuje się okultyzmem, co wam również będę gdzieś tam w stanie zaprezentować. Tutaj mamy inkwizytora, który pali z czarownicę, tutaj mamy astrologa. Tutaj jest właśnie dzień święty i odprawiamy mszę. Tutaj mamy dzień na Firyndy. Także, że tak powiem, się dzieje. Oprócz tego możemy sobie, że tak powiem, wybieramy a propos czego modlą się w tym tygodniu nasi wyznawcy. I moją ulubioną właśnie tutaj, że tak powiem, rzeczą do modlenia są pieniążki, bo niestety o pieniążki dość ciężko. Tylko widzę, że mam burdel w ekwipunku, to wybaczcie, to pójdziemy sobie dołem. To tak widzicie, mam drugą część cmentarza, ją niedawno odblokowałam. Że tak powiem jeszcze, a propos pchówku, myślę, że będę wam w stanie coś więcej powiedzieć, bo mam dwa ciałka, więc to się ogarnie. Tutaj mamy miejsce swoje alchemiczne, tutaj mamy mikser alchemiczny, tutaj robimy potiony, tutaj mamy stół do nauki, stół do craftingu na zasadzie jakichś takich rzeczy naukowych, papieru, tego, kałamarza i tak dalej. I tutaj też możemy robić książki, rzeczy do cmentarza, jakieś tam barwniki i te sprawy. Tutaj z drugiej strony mamy możliwość robienia notatek. Story jest to coś, co zbieramy robiąc questy. Resztę składników możemy sobie kupić. Aktualnie już jestem na takim etapie, że te historyjki też sobie mogę kupić. No i mamy te, że tak powiem, o co mają się modlić poddani. Tam mamy kostnicę, ale w niej jeszcze wylądujemy. Tutaj oczywiście pootwierałam sobie wszystkie przejścia, więc już mam trochę taki lajcik, jeśli o to chodzi. Tutaj mamy miejsce okultyzmu. I tutaj właśnie, kiedy jest dzień szczura, szczur przychodzi. Wąż przychodzi. Wiecie, kanały szczur, że Snake jest na S i no. Ja mam swoje odchyły. Raz nam zrespił podczas czarnej mszy kurczaka. Tutaj mamy, że tak powiem, bardziej alkoholowe rzeczy, w sensie mamy beczkę do kiszenia, mamy maszynę do robienia piwa, maszynę do robienia wina, czy do przerabiania winogrona na sok z winogron i wrzucamy je wtedy do beczki i nam się robi sok z winogron. Dodatkowo, jak widzicie, rzeczy typu jedzenie i tak dalej ma gwiazdki. I są brązowe, są srebrne i są złote. Natomiast jest problem, bo żeby wyszło
na 100% złote wino nigdy nie będziemy mieć takiej pewności. Możemy co najwyżej włożyć 2 złote i mamy 50% na to, że to wino wtedy będzie takiej jakości. Natomiast ogólnie nie ukrywam, że robienie tutaj złotych rzeczy jest dość skomplikowane. Oprócz tego tutaj mamy jedzonko, albo to jest srebrna cebulka. Oj. Tutaj mamy, że tak powiem, o shit. Ja myślałam, że to może być 5 randomowych jedzonek. A, tu widzę, jest tu. Oj, 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 oj. No to będzie ciekawe. Tak, ale tutaj też możemy wypalać urny. Możemy robić mąkę, ją również sprzedawać, krojone mięsko, różnego rodzaju soki. Tutaj mamy piec i w piecu możemy gotować różnego rodzaju obiadki. Także to jest oczywiście też do gotowania i gotowanie, po pierwsze możemy sprzedawać gotowe potrawy, po drugie możemy jeść, co nam zwiększy staminę i energię, no i po trzecie czasami są do questów potrzebne. Tutaj mam takie rzeczy bardziej questowe i bardziej na zasadzie, a przydają się do czegoś. I zanim was oprowadzę dalej, to lecimy do Menchanta, bo i tak nie wiem, czy jeszcze o tej porze będzie. Dużym minusem tej gry, nie ukrywam, jak dla mnie, jest to, że ta postać łazi po prostu w tempie cholernie wolnym. Może nosić ze sobą tylko jedną, nie wiem, stertę kamieni, jedno... No i Menchant poszedł w... Dobrze, oddałem to za tydzień, że tak powiem. W sumie to chyba za 6 dni. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, na razie możemy wyjść sobie na zewnątrz. A właśnie gra ma pewne ograniczenia, które z jednej strony, że tak powiem, wydłużają nam czas, który spędzimy w grze. Z drugiej strony są momentami dość upierdliwe. I tak, widzicie, mam swój ogródek. Muszę zmieścić rzeczy, mam nadzieję, że się z... zmieszczą się. Tutaj mamy różnego rodzaju piece do wydobywania różnych surowców. Tutaj mamy bale drewna, kamyszki, które sobie przyniosłam. Super, że to pozbieram, będę musiała to wynieść, ale dobrze. Złota cebulka, super. Natomiast teraz mam właśnie questa na zaniesienie 5 obiadów, natomiast myślałam, że mogą to być randomowe obiady. Gra mi teraz ślicznie pokazała, że jednak muszą być konkretne. Co nie ukrywam, że jest lekko martwiące, ale jakoś damy radę. Tego tutaj nie mamy, dobra. Już sobie zaniesiemy na dół. Wybaczcie, że zrobię w międzyczasie porządek, ale wiecie, że po pierwsze lubię mieć porządek w ekwipunku. A nie ukrywam, że w tej grze to jest bardzo problematyczne, mieć porządek w czymkolwiek. Ciężko się momentami nie pogubić. Dobra. Reszta idzie na górę. Zmieniła nam się pogoda, ale to nam jakiejś dużej różnicy nie zrobi. Tego nie mogę, sztabek też nie mogę, okej. Okay. Tak powiem, na tego typu narzędziach robimy sobie różne specjały. Dodatkowo, taką dość ciekawą i przy okazji momentami irytującą rzeczą w tej grze jest technologia. Drzewek technologicznych, jak widzicie, jest od zarąbania jeszcze trochę, mamy anatomię z alchemią, mamy teologię, która nam pomaga podwyższać poziom kościoła i cmentarza. Mamy pisanie książek, które też jest przydatne a propos nauki, bo w ten sposób jest najłatwiej rozwijać. Mamy ogrodnictwo, różnego rodzaju rzeczy do wytwarzania. Myślę, że mogę sobie przyinwestować na spokojnie. Mamy też, że tak powiem, zbieractwo i budowanie, no i mamy przepisy na jedzonka, nie? Także to się w jakiś tam sposób zgrywa. I przede wszystkim mamy 3 główne punkty. Mamy punkty czerwone, zielone i niebieskie. Czerwone są za różnego rodzaju prace manualne, w sensie jak robimy coś z drewna, z kamienia i tak dalej, to te punkty lecą. Zielone to farma, zbieranie rzeczy, jakieś jedzenia i tak dalej. Wtedy nam lecą punkty zielone, a punkty niebieskie,
które są tak naprawdę, myślę, że dość ciężkie do zebrania, przynajmniej dopóki się nie ma rozbudowanej technologii, są to punkty wiary. I się właśnie zdobywa głównie przez rozbudowanie kościoła. Na razie sobie zejdziemy tutaj na dół. A, jeszcze jedno. Mamy NPC. NPC poznajemy, mamy od nich questy, zdobywamy, że tak powiem, jakby tu powiedzieć, przyjaźń, i oni też nam pomagają rozwiązywać questy, czasami innych. Jak widzicie, trochę tego jest. Szczęścią za bardzo kontaktu nie miałam. No, ale, że tak powiem, jest to... questy u nich są o tyle powiązane, że na przykład zaczynamy questem od węża, który nam mówi, że potrzebujemy się dostać na to miejsce okultyzmu. Żeby to zrobić, musimy poznać astrologa, dać mu czaszkę, od niego dostajemy klucz. Idziemy z tym kluczem do Snake'a, u Snake'a dostajemy, że tak powiem, pomysł na przerobienie klucza, idziemy do stołu nauki, przerabiamy ten klucz, idziemy do Snake'a, otwiera nam się przejście. W międzyczasie ta oto Lafirinda daje nam questa, żeby porozmawiać ze Snake'iem a propos naszyjnika. Aktualnie jestem na etapie, że Snake'owi muszę pomóc zrobić rytuał i upiększyć salę do okultyzmu, aby mi pomógł z naszyjnikiem. W międzyczasie astrolog sobie przypomniał coś o naszyjniku. W ogóle jeszcze wcześniej Snake chciał, żebym mu zdobyła książkę, gdzie musiałam iść do astrologa, później musiałam iść do rybaka, który tak naprawdę jest latarnikiem, ale cały czas włazi z tym, z wędką, więc nazywam go rybakiem. Rybak nam później z powrotem wysłał nas do astrologa, jak już oddaliśmy książkę Snake'owi. Astrolog nam powiedział, że mamy iść do króla cyganów. Król cyganów wysłał nas do inkwizytora. Inkwizytor nas wysłał z powrotem do króla cyganów, który nas wysłał z powrotem do astrologa. I teraz muszę pogadać z babką, z Lafirindą w sensie, bo się okazało, że jakby ona jest kobietą, której szukamy. Więc questy są ze sobą powiązane i tutaj jest jeden taki dość konkretny minus w tej grze, że ta gra jest momentami mało logiczna, ciężko jest znaleźć niektóre rzeczy, ciężko jest znaleźć niektóre powiązania i questy zabierają naprawdę dużo czasu, jeśli chodzi o to, ile się jej robi, zwłaszcza jeżeli się na przykład nie ma pojęcia, jak daną rzecz zrobić. Jest też system kupowania i sprzedawania. On jest zrobiony w taki sposób, że im więcej rzeczy sprzedajemy, tym wyższą cenę za nie dostajemy. Tak samo jest z kupnem. Jeżeli pierwsze wino ze srebrną gwiazdką kosztuje nas dwie srebrne monetki, to nie wiem, szóste, siódme będzie nas kosztować cztery. Więc, że tak powiem, rośnie, a jak mówię, z hajsem tutaj jest dość problematycznie. Mamy ciałko. Ciałko leży na stole do anatomii, bo przywozi nam je osiołek. Jeżeli go karmimy, to osiołek... Znaczy, na początku je przywozi za darmo, później stwierdza, że tak naprawdę dostaje za mało kasy, więc chce, żebyśmy go karmili. Więc jak go karmimy, on nam przywozi dwa ciała. Z ciała możemy wydobywać rzeczy. I tak naprawdę tutaj mamy czaszki, które są odpowiedzialne za to, jak ciało jest świeże, bo ciało ma swój procent świeżości, plus ma właśnie te czaszki i one też są, że tak powiem, dość istotne, jeśli chodzi o cmentarz. Natomiast ostatnio wpadłam na jeszcze jedną rzecz, którą możemy robić. Że tak, wydobywam z ciałka, co się da. O, przywoję jelitek, bo dla nich zastosowania jeszcze nie mam, a one się nie stakują, więc... Raczej mi się nie będzie chciało. Ale mięso jest na przykład fajne mięso. Jeżeli już zdobędziemy stempel, a zdobycie stempla też nas naprawdę kosztuje albo wciul pieniążków, albo tak jak ja to robiłam, robienie questów u poszczególnych osób i koniec końców mamy za... chyba za znajomość ze Snake'iem, o ile dobrze pamiętam. Dostajemy... Bierzemy ciałko. Tak jak widzicie, było wyprute, jakby w sensie wszystkie gwiazdy były... czerwone, więc ono na jakości straciło. Więc zanosimy je tutaj. Tutaj mamy stosiki, na których palimy ciała. I to też jest przydatne, gdyż później potrzebujemy popiołu do alchemii na przykład. Ciałko się teraz pali. Tutaj, jak widzicie, mamy poziom energii, który jest niestety cholernie mały i owszem, jedzonko je przedłuża, natomiast w sensie niewygodnie się je w tej grze. Więc też jakoś go nie uzupełniam. To się oczywiście chwilę odpali. Dostajemy certyfikat. Jeżeli będzie sobie ten certyfikat, odłożymy sobie parę certyfikatów i sprzedamy je w knajpie, to można naprawdę dostać fajną cenę za to.
to może tym trupkiem też bym się w końcu zajęła. Bo on już taki mocno nieświeży. Także myślę, że tak zaczniemy od mózgu, bo mózg się teraz też przydaje do alchemii. Mózg się miksuje, taka ciekawostka na przykład. Serduszko chyba też do... Albo do alchemii, albo do czegoś jeszcze. Tak właśnie nam się skończyła energia. Więc możemy sobie śmiało potuptać do domku. I się przespać. Natomiast tak. Ten motyw z zegarkiem i postaciami jest z jednej strony naprawdę fajny. Bo mamy pokazane, którego dnia przychodzi jaka postać, co się będzie działo. O, przyjechał właśnie osiołek z ciałem. Co się będzie działo, jak to wszystko będzie się tutaj prezentować. I to jest spoko. Z drugiej strony jest to strasznie problematyczne, bo niejednokrotnie złapałam się na tym, że questa dla jakiejś osoby kończyłam, kiedy jej dzień był, w sensie dopiero minął. I miałam takie, no, ale przecież jak? Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego tak musi być? Jest to upierdliwe w jakimś tam sensie. Może chodźmy już tu dołem. Przełożymy sobie ciałko, bo osiołek przyjeżdża, wrzuca ciałko w taki otwór, który też tam trzeba było naprawić. Ono się wtedy mniej psuje, bo na zewnątrz psuje się zdecydowanie szybciej. Niemniej jednak się psuje, jeżeli się tylko nie jest na miejscu, to może być problematycznie. Już straciliśmy tak naprawdę 2%. No ale ciałko sobie możemy wrzucić tutaj, nic mu się nie stanie. Do Inkwizytora bym poszła, ale nie mamy po co, u niego questy na razie skończyłam. Oprócz tego, słuchajcie, to jest mapa. Tutaj mamy pozaznaczone różne rzeczy. Różnych ludzi, którzy nam się mogą przydać. Gra ma w ogóle system łowienia, ale przyznam się szczerze, że go nie ogarniałam, bo dla mnie jest troszkę... To się próbowało mówić, nie potrafię tego robić. Jest trochę dla mnie niezrozumiałe, trzeba będzie to jajko ogarnąć. Jakiego grzyba chodzi z jajkami. No, ale są farmy, są różne miejsca, gdzie kupujemy rzeczy, są budynki, które nam się odblokowują z czasem. Także... I mam jeden problem z tą grą. Tutaj zawsze mam co robić i mam ten problem, że nie zawsze wiem, co zrobić pierwsze i później nagle utykam w questie, bo się okazuje, że mogłam coś zrobić zupełnie inaczej. Teraz też się zastanawiam, co zrobić. Tak naprawdę jak ten czas tutaj rozegrać i poświęcić. Tutaj jak widzicie robimy sobie różnego rodzaju... Możemy sobie zrobić statułkę. To robimy. Jak widzicie dostaliśmy czerwone punkty zarobienie rzeczy plus punkty wiary zarobienie rzeczy związanych z cmentarzem. Powiem wam szczerze, że całkiem spoko bonus. Całkiem spoko jest opcja z cmentarza na zasadzie robienia tutaj innych rzeczy. Z trupkami trochę gorzej ze względu na to, że trupki potrafią zaniżać. Co prawda możemy sobie ekshumować ciało, ale tutaj na przykład mamy bardzo fajnie zrobiony grób, ale że trupek był średniej świeżości, no to za ten grób dostajemy zero. Teraz tak patrzę, gdzie by sobie ten levelik podnieść. Tu mamy w sumie zrobiony grobik, a mamy... Ten krzyżyk taki średni, więc możemy sobie krzyżyk wymontować. Jak widzicie, za grób aktualnie mamy minus jeden punkt. Ale stawiamy sobie statułkę, która nam... Punkt oczywiście podniesie. Jako śliczna śmierć! Jak widzicie, mamy 69 punktów cmentarza, że tak powiem, nieplanowane, ale pykło. A tutaj mamy pokazaną też skrzynkę, która jest w naszym obrębie. W sumie czekajcie, bo tutaj mam jakiś drewniany. Mogę mu to usunąć i postawić mu kamienny. I to też nam podniesie jakość cmentarza. Oczywiście z jednej strony spoko ze względu na to, że już trochę tych rzeczy mam pozbieranych i też mi jest momentami łatwiej. Póki o grzyba to trzymam, ja to mogę po prostu wywalić. Natomiast są też momenty typowo upierdliwe i nie ukrywam, że niejednokrotnie miałam tak, że tą grę odpaliłam, pograłam, dochodziłam do momentu, gdzie już za cholerę nie wiedziałam, co mam zrobić, więc ją wyłączałam, bo już mi puszczały nerwy, po czym jeszcze raz do niej podchodziłam tam po
pół godzinca, godzinca, żeby tam ogarniać sobie dalej, bo już, tak powiem, nerwy mi przeszło i w międzyczasie wpadło na 5 rzeczy do zrobienia, nie? Więc, że tak powiem, miało to sens. No jak widzicie, możemy nieść jedną kłodę, drugą możemy pchać, to jest troszkę, delikatnie mówiąc, niewygodne. I troszkę nas to zawsze spowalnia. No i tych kłódce troszkę możemy zebrać. Mamy też osobny domek. Tutaj, tam możemy spać i tam mamy do wybania węgiel, żelazo węgiel, żelazo i kamień. Właśnie w takich bryłkach i później sobie siadamy na tym urządzonku i możemy sobie przerabiać właśnie kamyszki na... W sensie duże kamienie na małe kamienie, o, w ten sposób, żeby później z nich wykonywać rzeczy. Powiem wam od razu, że do kibelka nie da się wejść. A próbowałam. Więc jak widzicie, gra się prezentuje w ten sposób. Jest momentami dość zawiła, jest momentami dość niejasna, te questy momentami są nieczytelne. Natomiast nie ukrywam, że jest strasznym pożeraczem czasu i potrafi sprawić wiele przyjemności, zwłaszcza kiedy na coś długo czekaliśmy i robiliśmy jakiegoś questa naprawdę długi, długi czas. Ja tak na przykład miałam z butelkami wina. To potrafi dać dużą satysfakcję. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie, taką pokazówkę Graveyard Keepera. Mam nadzieję, że wam się gra podobała. Jak mówię, gdyby nie fakt, że gdyby można było sobie zbudować jakiś wózeczek, na którym się wiezie, nie wiem, po 3-4 bale drewna, to było super. Gdyby się dało, nie wiem, robić jeszcze więcej skrótów, albo żeby ta postać, nie wiem, jakoś szybciej chodziła w pewnym momencie gry, to chętnie bym to, że tak powiem, przygarnęła, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. A, żeby nie było, jest też dungeon, gdzie się walczy, także no, możemy sobie pomajtać mieczykiem. To się przydaje, bo właśnie w dungeonie. W dungeonie się walczy całkiem przyjemnie. Plus do dungeonu jest tak, że jak się wejdzie i się wyjdzie, to jakby ten dungeon się nie resetuje, więc można sobie spokojnie zwiedzać kolejne piętra. Plus jak się umiera, to się nic nie traci. Więc też taka gra, że tak powiem, troszkę pode mnie zrobiona. Dobra, misiaki, to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Jeśli byście chcieli, nie wiem, jeszcze jakiegoś randomika, to dajcie znać, jeszcze możemy zrobić pokazówkę level 2. Także cóż, to tyle i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!